Dzień dobry na kanale Axis Libris. Jaka ładna pogoda. Idę właśnie do kina na Blue Beetle. Ale jeszcze jest jakaś godzina czasu, więc się przejdę do galerii. Co tam, cyrk jest? Tam jakiś cyrk chyba przyjechał. Pamiętam, że jak kiedyś tu jeszcze nie było tego sklepu, tylko tu była łąka, to tutaj się wystawiały. Tu się wystawiały cyrki i jakieś wesołe miasteczka, a teraz tam się wystawiają. O kurczę. W sumie to nigdy w życiu nie byłam w cyrku i nie żałuję. Znaczy, no jakby byłam wychowywana w ten sposób, że cyrki, w których są zwierzęta, no to źle i to jest niedobre. I szczerze mówiąc, do takiego wcale bym nie chciała iść. A jeśli chodzi o takie ludzkie cyrki z akrobatami, to na teatrach ulicznych zawsze widziałam, więc... Ale fajne niebo. Co? A, to ten cyrk ogłaszają. Boże. Ale to niebo jest fajne, patrzcie, jakie promieniste. Promieniste niebo. A jakie chemitrailsy rozsypują tutaj nad nami. A tu jest pewnie 5G rozprowadza. Lol. No nie mogę z tego, jakie to jest zajebiste niebo. Zajebiście to wygląda. Z czymś takim to się jeszcze nie spotkałam. Ale dzikie tłumy przyszły na te napisy. Ciekawe, czy będę mieć jakiś autobus w ogóle. O tej porze, czy będę musiała czekać. Nawet jeśli to, co z tego. No, dawno nie wychodziłam o takiej późnej porze stąd. Ale to było fajne. Przez dużą część czasu w ogóle się nie czuł, jakby to był film jakiś superbohaterski, DC czy jakikolwiek taki. Przez większą część czasu to było, jakby się oglądało film jakiś taki spoza jakiejkolwiek franczyzy. Bardzo jakby taki niezależny od tych wszystkich innych. Pojawia się tam wzmianka o Supermanie, ale... Nie wiem, kurczę, kojarzył mi się z jakimś takim stylem filmów. Nie wiem nawet, jak to nazwać za bardzo. Jakiś taki bardzo niezależny od franczyz, mi się wydawał. W ogóle przez intro w ogóle było zajebiste. No na początku jest tam scena, że oni znajdują tego skarabeusza, a potem jest takie intro, wprowadzenie, tam napisy lecą.
ale jak w ogóle zajebiście zrobione. I tam była taka muzyka przy tym intrze, że jest takie czu 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 czu. I to taki mega był vibe Stranger Things. I później przez, nie wiem, chyba ze 3 czy 4 razy jeszcze miałam taki vibe, jakby to było coś związanego ze Stranger Things, bardziej niż z DC. Więc to było strasznie śmieszne. Znaczy, nie było tam jakichś tam motywów typu, że druga strona, jakieś tam fantastyczne jakieś rzeczy, tylko nie wiem, bardziej stylistyko klimat, nie temat, tylko właśnie jakiś taki vibe po prostu, ten taka atmosfera trochę Stranger Thingsowa, mam wrażenie. I właśnie jeszcze ta muzyka z tymi takimi du 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 du. Nie wiem, jakie, ale to było tak, ja uwielbiam Stranger Things, więc to było bardzo pozytywne skojarzenie. No i też bardzo, bardzo ten film sprawia wrażenie takiego nie fantastycznego. Że tam jak jest już coś takiego, wow, coś się dzieje, no to jest technologia, to jest jakiś tam, że z jakiejś innej cywilizacji technologia. Jakieś takie rzeczy bardziej naukowo materialno-rzeczywiste. Więc tutaj nie ma jakichś tam magicznych, dziwnych rzeczy. Nie wiem. Znaczy, bardziej realistycznie się wydaje, pomimo tych rzeczy, które się tam dzieją, to się bardziej realistyczne wydaje niż jakiś tam flash czy coś takiego. Flash? Flash. No, w każdym razie, wiecie, o co chodzi. W każdym razie, no, to był taki moja obserwacja, moje spostrzeżenie, że takie dosyć to było bardziej realistyczne, bardziej jakby osadzone w naszym świecie, ale całkiem spoko. Pozytywnie się to odbierało. W ogóle jak to wygląda, jak jest tak pusto. Jakiś jeden samochód jedzie. Jest tak pusto. Lubię, jak moje miasto jest takie. Mam wtedy wrażenie, jakbym szła przez jakąś fotografię. I też taka swoboda. Całe miasto jest moje. I w ogóle w tym filmie jest niesamowicie dużo takiego wzoru jakby tej rodziny latynoskiej, takiej, tego nie kultu, tylko takie, jak wyleciało mi to słowo z głowy. No, że ta rodzina jest taka, że to jest taki wzorzec, że to jest taki symbol, prawda, że to jest taka, taki archetyp, jakby nie wiem jak to powiedzieć. Archetypiczna latynoska rodzina, też można tak powiedzieć. No, że oni są od początku, jak na samym początku filmu praktycznie poznajemy tę rodzinę, tego Jaime'ego, tego chłopaka głównego. Bo co się tam po hiszpańsku wymawia, to imię J się czyta jak H, to nie jest Jamie, tylko Jaime jakiś, nie wiem. Ja to wypowiedziałam teraz, jakby to hebrajski był, to już w ogóle nie będę próbować. W każdym razie od początku poznajemy jego rodzinę. O, chyba mi właśnie autobus jakiś ucieka. Właśnie jakiś autobus mi ucieka, no trudno. Kij z nim. A, ślepa jestem, kura, nawet nie widzę, chyba siódemka. Jeden diabeł, w każdym razie nieważne. Tak, jest ta rodzina, poznajemy tę rodzinę na samym początku. Oni są niesamowicie wholesome. Oni są przeuroczy. Mają jakieś tam relacje ze sobą takie typowo, archetypowo rodzinne. Jest to, pomijając tego głównego, który wraca ze studiów do nich, co jest ten główny, nie? On ma swoją siostrę. I jest ich ojciec i matka. Oraz... Właśnie nie wiem, czy tego ojca... Czy tej matki. Chyba tego ojca. Matka, czyli jego babcia. Oraz wuj. No, czyli taka rodzinka. Ja tak za bardzo nie miałam do czynienia w życiu z kulturą, z takimi właśnie tymi rodzinami, takimi latynoskimi, gdzie tam je kojarzę. Najbardziej miałam skojarzenie z
takim serialem Once. Ha, i teraz weź i sobie przypomnij. One Day on a Time? Nie wiem, gdzieś tutaj pokaże się wam okładka tego serialu. Oglądałam ten serial kiedyś i był bardzo sympatyczny, tylko że tam jest rodzina kubańska. Więc mam nadzieję, że teraz nie zrobiłam jakiegoś fopa, że tutaj meksykańska rodzina, a ja mówię, o, skojarzyło mi się z taką kubańską. Nie, ale chodzi mi generalnie o sam taki motyw właśnie tej latynoskiej rodziny, bo oni mają tam dosyć takie charakterystyczne cechy, niezależnie od tego. Właśnie to przywiązanie do rodziny, że to są te wartości i tak dalej, to oddanie i że to jest taka gromadna ta rodzina. To jest po prostu takie latynoskie, więc to w sumie nie ma takiego znaczenia, czy to Meksyk, czy Kuba. W każdym razie i to było bardzo, bardzo takie wholesome i bardzo sympatyczne, takie miłe i w ogóle ja nie powiem, nie będę mówić, że o, to jest jedynie słuszny sposób na rodzinę i tak powinni wszyscy i w ogóle i teraz to już tak nie ma, kiedyś było, a teraz nie jest, nie ma czasów, bla bla bla. Nie będę tak mówić, ponieważ ja nie chciałabym mieć takiej rodziny. Znaczy, wierzę, że to jest bardzo fajne i to jest pozytywne. Jak widzę takie rodziny, to mam też takie cieplutkie uczucie w serduszku, że o, jakie to jest wholesome i w ogóle przyjemne. Ale ja nie chciałabym, jakby... Już wolę mieć kijową rodzinę, z którą można chcieć zerwać relacje i po prostu zacząć swoje życie od zera i tworzyć swoje własne życie po swojemu, niż mieć taką rodzinę i czuć po prostu cały czas to związanie, że o, bo to rodzina, więc jakby... Nie wiem. W każdym razie trochę tak jest w Encanto, chyba też jest taki motyw tej rodziny. Też jest jakiś taki latynoski motyw rodziny. W każdym razie... I to było całkiem pozytywne przedstawienie w tym filmie i fajnie się to oglądało i to było też bardzo miłe do oglądania. Fajnie było to właśnie rozegrane, bo też było, to nie jest takie, że to jest taka rodzina super kryształowa, idealna. Są takie momenty, właśnie nawet na początku, jak oni tam tej siostrze mówią, że nie, bo ty nie mów tego, bo ty nawet jak dobrą nowinę przekazujesz, to brzmi jak zła, a to są złe nowiny, więc nie mów ich. No i to było takie trochę pojechanie, ponieważ trochę mi się szkoda i zrobiło. W ogóle bardzo sympatyczna jest ta siostra. Ja tak od razu miałam takie, o, fajna osoba, polubiłam ją jakoś tak od razu. Tak. Generalnie za 7 minut jedzie autobus do zajezdni. Jest 23:02. Za 40 minut będzie jechał autobus w pobliże mojego domu zamieszkania. Więc za 7 minut będzie ten do zajezdni, to pojadę tym do zajezdni i od zajezdni będę sobie szła. I przyjdę do domu mniej więcej w tym czasie, co ten autobus by mnie podwiózł, więc to jeżeli już kiedyś oglądaliście moje nagranie właśnie z takiego powrotu z kina, to wiecie, o co chodzi. To właśnie tak wygląda. No dobra. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Spodziewałam się tego, jestem przygotowana. Więc o tej rodzinie powiedziałam, tak. No, więc ta rodzina była bardzo uroczo przedstawiona i ta siostra była taka, że ja tak od razu ją polubiłam, było to takie sympatyczne. Ale właśnie to było tak, że na początku troszkę takie jadą po tej siostrze, że no, ty tam, no, ty nie poszłaś na studia, jakby coś tam tego. I tak widzimy, że no to jest takie trochę rysa na szkle, że tak powiem, ale później już jak widzimy te relacje z tą rodziną, jak oni dalej tam dzieją się akcje, oni w ogóle się tam wspierają razem i w ogóle, że to mimo wszystko to jest taka rodzinna rodzina, więc jakby to tamte poprzednie wydarzenia troszkę idą w zapomnienie i wybaczamy im wszystko, bo są bardzo uroczy, kochani i wspierający i w ogóle wszystko to jest takie bardzo właśnie wholesome, więc to jest fajne, bo to się miło ogląda. Są też bardzo często właśnie w związku z tym, że ta rodzina jest taka właśnie latynosko-kulturowo tego typu są to ludzie. Nie wiem, jak to ująć, ale w każdym razie może jak... Są sceny,
kiedy po prostu ta rodzina się pojawia na ekranie i oni mówią. Wszyscy naraz. Każdy z nich coś mówi. I po prostu się przekrzykują. I z tego się, nawet jeżeli sytuacja jest dramatyczna, to z tego się wyradza po prostu taki komizm, komiczna sytuacja. Jak na przykład w scenie, gdzie ten główny bohater pierwszy raz jakby styka się z tym skarabeuszem i tam to jest dosyć dramatyczne, to w ogóle wygląda trochę przerażająco. Nie wiem, jakby sama sytuacja, że tu coś takiego się dzieje, że nie wiemy, co się dzieje, ktoś tam w ogóle, jakaś taka technologia się pojawia i coś takiego się dzieje, to się z nim spaja i w ogóle to jest takie przerażające, jeżeli nie wiemy, o co chodzi. Jest to przerażające. Znaczy, byłoby przerażające, gdyby nie ta rodzina. I przez to, że ta rodzina się zachowuje w taki sposób, to po prostu staje się to komiczne. Więc to jest jednocześnie przerażające i jednocześnie komiczne. Więc ta rodzina po prostu jest troszeczkę takim comic reliefem, ale niekoniecznie, ponieważ jest też sprężyną, która jakby porusza zdarzenia dalej, tak motywuje bohatera. Jest też, często pojawia się ta rodzina jako właśnie taki, że a tutaj już jesteśmy na krawędzi, ale nie, bo rodzina coś tam robi. Więc też taki właśnie odwracasz uwagi, trochę taki momentami się dzieje po prostu coś, przechyla szale walki na korzyść właśnie tego głównego bohatera. Więc to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie comic relief. Faktycznie ta rodzina się pojawia w sposób przydatny, użyteczny. Ona jest tam częścią główną, jakby takim spoiwem tego filmu. I też... Co tu robi Biedronka? Ja tu widywałam już pająki, bo to jest taka tablica na przystanku. I tutaj bardzo często się pojawiają jakieś pająki. O, tutaj też jest pająk. Piękny pająk. I one sobie gdzieś tam w środku żyją i jakieś małe muszki łowią. Nie wiem jakim cudem, ale jakąś tam łowią. Ale Biedronka? Co ona robi? O Boże, może to jest skarabeusz też. Może ja muszę go dotknąć i dostanę supermoce. Nie, no dobra, to było głupie. Nie, ale ona jest dziwna. Coś ma z nogą. O Boże, o lol. A propos nogi, przypomniało mi się, bo tam jest taka scena, gdzie oni idą takim pojazdem robakiem i tam są jacyś żołnierze czy strażnicy i oni strzelają do nich i oni idą tym robakiem i jedną z nóg tego robaka nadeptują na jednego z tych żołnierzy, tak strzepuje. Jak ja się śmiałam z tego, jak on strzepywał tą nogą tego żołnierza czy strażnika, czy innego jakiegoś tam najemnika. Ja moje dzikie głowy, że nie wiem, ale to było takie śmieszne, nie wiem. Nie musieli tego zrobić, ale to dało tyle komizmu. Jezu, jeszcze teraz ta Biedronka tą nogą robi i nie wiem, co ona robi. Co tu się dzieje w ogóle? Jakieś dziwne rzeczy dookoła. Tak. Ona sobie oczyszcza nogę, bo coś jej się przyczepiło chyba do niej. Ale to jest w ogóle kretyńskie miejsce na taką Biedronkę, bo tam ją pojąk. Chciałam powiedzieć pojąk. Pająk ją tam zje. Dobra, jest autobus, więc wsiadamy i jedziemy. Dojadę do zajezdni, od zajezdni sobie będę szła, to wam powiem resztę. A ta Biedronka niech się tam, nie wiem, czyści. Thank you.
już nawet światła się nie świecą, tylko migają na żółto. Już północ dochodzi prawie chyba. Czekajcie, która jest godzina. No, w pół do północy. Nie wiem, czy to będzie widać tu. O. W pół do północy. Lol. Dobra, idziemy do domu. Właśnie się tak zastanawiam, bo zawsze szłam po tamtej stronie, ulicy od przystanku. A tutaj wysiadłam teraz, wysadził mnie koło zajezdni, więc teraz spróbuję iść może po tej stronie ulicy. Szczerze mówiąc, jeszcze mi się to nie zdarzało. Nie wiem, zawsze jakoś szło się po tamtej stronie ulicy, no bo tam są przystanki, więc można było dojść do przystanku, gdzie akurat autobus będzie. No ale jak teraz już wiem, że za pół godziny będzie autobus najbliższy, czyli nie będę musiała iść koło przystanków, bo i tak nic nie będzie jechać, to spróbuję pójść po tej stronie ulicy i ciekawa jestem, czy szybciej mi się dojdzie. W sensie do domu, lol. Jeśli chodzi o ten film, dalej kolejne spostrzeżenia moje. Bardzo życiowo były pokazane różnice społeczne, jakieś problemy klasowe. Bo to jest bardzo dużo, to jest tutaj te problemy klasowe są... bardzo często się przewijają. To nie jest tylko, że takie wspomnienie, że o Jezu, biedny, bogaci. Tylko, że faktycznie jest to dosyć tak silnie wyszczególnione. Dosyć jest to intensywnie pokazane. Ale to jest tak pokazane w taki życiowy sposób. Więc w pewnym momencie to jest też takie... jest taki motyw, że tutaj ta siostra się śmieje, że a, wpadłeś w oko tej tutaj bogatej babce i o, bo tutaj jakiś tam serial, jak jakaś telenowela. Że w jakiejś telenoweli było podobnie, tylko że w telenoweli to facet był biały, bogaty, a tu jest odwrotnie. I to było trochę takie wyśmianie tego motywu z jednej strony. Z drugiej strony to było też takie na zasadzie, że no dla tych ludzi ten problem właśnie tych podziałów klasowych, społecznych, ekonomicznych jest już tak wszechobecny, tak wszechogarniający, że to jest element rzeczywistości, więc oni po prostu już śmieją się z tego, bo no co mają robić innego? I to z jednej strony było trochę takie, no godzą się z tym, no bo co mają innego zrobić? No nie jest to taka sytuacja łatwa. Zwłaszcza, że tam część z tych, chyba ojciec i babcia chyba, część z tych osób z tej rodziny są nielegalnie tam, więc w ogóle ten wuj jest takim szurem paranoikiem trochę. Tutaj, o, strefa 51, coś tamtego, wszędzie są jeepy i pluskwy. Ale generalnie to jest taki równy gość, jakby tam widzimy dalej w filmie, że tam się sprawia fajnie i tak dalej. Ale przez to, że jest takim paranoikiem, trochę mi się kojarzył z tym, też w Stranger Things, ten gościu... Oj, jak on się nazywał? Ten gościu, który pomagał Nancy i Steve'owi, nie Steve'owi, tam był ten drugi. Nancy i temu drugiemu pomagał tam coś ogarnąć, temat, nie? I ich wysłuchać. I on też był taki, że o, tu wszędzie kamery i zamyka się na cztery spusty, bo ktoś go może dotrzeć do niego. Więc trochę mi się kojarzył z tym gościem, więc kolejne podobieństwo ze Stranger Things. Też jest taki motyw, gdzie w ogóle, bo tam w tym filmie oto pojawia się motyw projektu OMAK. Projekt OMAK. O Jezu, ale pachnie mirabelkami. Chyba na jakąś nadepnęłam. Nie, chyba nie. Ale zapachniało takimi świeżymi, dojrzałymi mirabelkami. Zapach dzieciństwa. W każdym razie projekt OMAK. Ja, jak wiecie może, prawdopodobnie, jeżeli oglądacie te filmy moje tutaj, to możecie wiedzieć, że ja prenumeruję komiksy DC i że czytałam ich tam parę naście
Nie pamiętam. Ale nie przeczytałam ich za dużo, ale część tam przeczytałam tych na początku. I tam się właśnie pojawia projekt OMAK. I tutaj oglądam ten film i nagle wyskakują z projektem OMAK. Ja tak, o kurde, wiem o co chodzi, bo to było w komiksach, wow! I tak się poczułam takie wow, że poczułam się poczułam się świadoma tego lore trochę. I tak się poczułam trochę, że o, nie jestem aż takim laikiem. To było całkiem urocze. Ale w każdym razie, tam była taka scena, jak oni znajdują jakieś miejsce, gdzie tych omaków jest strasznie dużo. Tych omaków, no tych systemów takich, że można by ich zrobić w armię. I tam w ogóle jest takie przeniesienie właśnie przez te lasy tych systemów. I jest właśnie ta muzyka takie jak w Stranger Things i ten motyw właśnie, że tu o, jakieś takie budynki, jakieś takie badania, coś tam. Tak. Jezu, jakie to było Stranger Thingsowe! Nie wiem, dlaczego film DC jest tak bardzo Stranger Thingsowy? Nie rozumiem, ale to było fajne. To było pozytywne. I jakby traktuję to jako zaletę tego filmu. No i też coś w tym, że jest grupa ludzi, którzy coś tam szukają, znajdują, nie? Podobne. I jak chodzi właśnie o pracę kamery. Jo, byłam bardzo pod dużym wrażeniem. Nie wiem kto... O kurde, coś właśnie przebiegło przez ulicę, jakieś zwierzątko. Co to za odgłosy? Czy ktoś tam jedzie na takiej motorynce starej? Tak zawarczało. W każdym razie praca kamery! Wow! Nie mam pojęcia, kto się tam zajmował pracą kamery, ale zrobił to bardzo fajnie. Zajebiście. Tam są w ogóle takie płynne najazdy tej kamery. Tam są takie płynne najazdy tej kamery, że... No, bardzo tak wygląda to fachowo, że tak powiem. Profesjonalnie, ale właśnie jest ta kamera taka, bo właśnie, że to jest to, że widać pracę tej kamery, że to nie jest to, że mamy po prostu montaż, cięcie, coś tamtego, tylko ta kamera faktycznie pracuje i to jest fajnie pokazane, naprawdę, więc nie wiem, byłam pod wrażeniem, powiem wam, że tych właśnie ujęć, że to tak, ta kamera się tak przesuwa, tak lata i nie, ja tego nie pokażę w tej chwili, ale no, jak zobaczycie sobie ten film, to zobaczycie, o co mi chodzi, bo jest to bardzo zauważalne, nawet dla takiego niewprawionego laickiego oka, jak moje, to jest to zauważalne, że faktycznie ta kamera tutaj bardzo fajnie się spisuje. Ale też był montaż i to dosyć ciekawie zrobiony w scenie, gdzie jest reanimacja ojca głównego bohatera. Reanimują go, żeby, no, by tam zawał serca, nie wiem, coś takiego. W każdym razie coś mu się tam dzieje. Reanimują go i jest taka scena, właśnie taki montaż jest, że świecą się światła czerwono-niebieskie. Tak, czerwono-niebieskie, dobrze powiedziałam. I tak błyskają i w ogóle jest taki, że tu twarze pokazuje, tu coś tam i nie wiem, trochę mi się to skojarzyło z jakimiś takimi niszowymi filmami, które mają mało hajsu, ale robią właśnie taki montaż tego typu, żeby pokazać jeszcze więcej i żeby zrekompensować sobie ten brak hajsu, ale tu to było zrobione z hajsem i więc nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli. Co to za słup w ogóle? On sobie tak randomowo... Kurde, jak to wygląda. Tu jest sobie taki randomowy słup. A za nim... Aha, nie widać tego tutaj. Kurde. Nie widać. A tam jest taka wieża w ogóle za tym. Jak to wygląda? Nie no, bo stanowczo ten film faktycznie ma hajs i to widać bardzo, jest to wyraźnie, że to nie jest jakiś tani film. Zwłaszcza w scenach, gdy pokazują możliwości tego, nazwijmy to, stroju.
Bo to generalnie jest to tak, że on zdobywa tego skarabeusza i to jest taka pozaziemska technologia, która daje mu takie coś, jakby był połączeniem Ironmana z Venomem. To jest dosłownie coś takiego, bo z jednej strony jest to symbiotyczna więź jak z Venomem, a z drugiej strony jest to trochę skomputeryzowane i mówi takim robotycznym głosem, trochę takim żeńskim, jak właśnie Friday z Ironmana. Ale z drugiej strony no jest to jakaś tam istota, tak jakby, i ma imię Kajida, jakoś tak. W ogóle relacja między nimi, ona się troszkę nawiązuje, taka relacja, właśnie taka więź, prawda, między tym głównym bohaterem a tą symbiontką, skarabeuszką, a tą Kajida. I jest to dosyć urocze obserwować, jak właśnie narasta ta więź, bo to jest na tej zasadzie, że ten skarabeusz, nie wiem, nawiązuje tę więź z nim, żeby, bo wybiera go z jakiejś tam przyczyny i nawiązuje tę więź, żeby po prostu sobie przeżyć. No i jakby on tam w pewnym momencie w walce mówi, że dobra, ale nie będziemy zabijać, nie zabijamy, nie jesteśmy mordercami. No, i potem właśnie jakby ta Kajida się uczy od niego tego, nie? Że później tak też, no, nie jesteśmy mordercami, nie? Nie zabijamy, jesteśmy ci dobrzy. I to jest takie fajne właśnie, że ona się uczy, jest ta relacja taka. Całkiem fajnie to jest pokazane. Ale właśnie to widać w tym, ile tam jest hajsu włożone po efektach, jak są właśnie pokazywane możliwości tego skarabeusza i jak tam jest taka scena na początku, jak on się jakby uczy, dopiero zapoznaje, że o matko, to może latać, tu wytwarza jakieś bronie, coś tam, i to jest tak fajnie tam pokazana taka scena z rozcinaniem autobusu. Jezu, jak ja śmiechłam na tym. To było piękne. Ta scena z tym autobusem. On taki trochę nieporadny, jak Spider-Man, kiedy na początku zaczynał się tam jakby ogarniać z tym. To jest pocieszne, jak dużo ten film DC ma marvelowskich takich zagrań. Ale też no, ma na pewno bardzo dużo komediowych jakichś motywów, jest dosyć komediowy. Jest bardzo komediowy, można by powiedzieć, ale też ma tragiczne jakieś tam wątki, wiadomo. I są te właśnie wątki, gdzie jest takie połączenie tych tragedii z komedią. I jest ta komediowość też takim wyłagodzeniem tej tragedii, a tragedia jest troszeczkę tak, one się balansują po prostu fajnie. I jest też taka scena, gdzie główny bohater żegna się z ojcem, żegna się z nim i jest taki, tam bardzo dużo efektów. Tam są właśnie jakieś takie sceny, że tam się unoszą jakieś, ziemia się tam zmienia, znaczy nie planeta, tylko po prostu grunt pod ich nogami. I tam się unoszą elementy jakieś, to się zwija i bardzo fajnie jest to pokazane. Rzeczywiście te efekty tam robią wrażenie. Ja się nie znam na efektach i mnie naprawdę jest bardzo łatwo jakby zrobić wrażenie, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ale to naprawdę bardzo fajnie wyglądało i myślę, że osoby, które mają większy jakby tą poprzeczkę oczekiwań, to myślę, że też nie będą zawiedzione. Myślę, że też będą zadowolone z tego, jak to było pokazane, te właśnie efekty tych scen, które tam były właśnie w tej scenie z ojcem i z tymi walkami w ogóle, z tymi broniami, jak to się tam przetwarza, ten może nie tyle kostium, ten właśnie ten skarabeusz. I też na przykład jest taka scena właśnie wtedy, gdzie on próbuje ten kostium się tam dopasowuje i tam jest ta scena z rozcinaniem autobusu.
I tam jest przekomiczny gag. To jest po prostu gag. Taki komediowy. Taki żart. Bo jest scena, że na początku siedzą sobie takich trzech gości z dreadami, siedzą sobie i się pytają tylko tak, właśnie nie wiem jak to w dubbingu jest, bo ja oglądam z napisami obowiązkowo i w tych napisach w ogóle było coś tam, co, czeszę już was? Ja tak jakby, ale co, czeszę gdzie, kogo? Bo nie strzeliłam slangu, ale całe szczęście, że oglądałam z napisami, czyli słyszałam oryginalny głos. I on się tam pytał, czy... did it hit you? Coś takiego. W każdym razie, czy go hitnęło. Więc no tak sobie potem skojarzyłam, bo potem właśnie jest ta scena, jak on tam lata i tam dzieją się rzeczy i ten autobus i w ogóle. I potem jest przeniesienie kamery właśnie na tych trzech typiarzy z dreadami, nie? I oni tak siedzą i o, chyba mnie właśnie hitnęło. I tak, jeśli wiecie, o co chodzi. Ale to po prostu było przeurocze. Nie wiem, jakoś tak... Bo to było to, że oni tu se siedzą, coś tam gadają i ja tak na początku mówię, ale o jakie czesanie chodzi, nie? O diabli chodzi. I oni w ogóle tam, jest ta cała scena, że on tam lata, dzieją się rzeczy i zapominam totalnie o tych trzech typach. I kompletnie to jest tak nieważne, wydaje. To jest taki, wiecie, taka trivia. I nagle wracamy do nich i jest puenta żartu. Ja tak, o Jezu, to było dobre. Więc to naprawdę się uśmiałam z tego. W ogóle ja byłam na sali, tylko ja i jakiś dwóch typiarzy z tyłu kina. Ja byłam z przodu oczywiście w trzecim rzędzie, a z samego końca, na samym końcu z tyłu jacyś dwóch gości. Dwóch czy trzech? Chyba dwóch. Właśnie łapię babie lato na twarz. Zapach mirabelek i babie lato. O, zbliża się jesień. A w każdym razie... Ja nie wiem, czy w Jeleniej Górze jest tak niewielu dorosłych giko, nerdo, popkulturolubów? Serio? Że tak mało osób chodzi na te filmy z napisami? Naprawdę? Nie wiem, to jest jakieś mega dziwne dla mnie. Ale dla mnie to jest zaskakująco dziwne, jak ludzie z tyłu kina oglądają filmy. Przecież ten ekran wtedy jest malutki. Nic tam nie widać. Nie wiem, to jest jakieś mega dziwne dla mnie. Jezu, co za prędkość. On chyba chce się bawić w DeLoreana i przekroczyć barierę czasu. W ogóle jeszcze wracając do tej relacji Kajida z tym głównym, z tym Jaimiem, nie wiem, nie będę podejmować kolejnych prób przeczytania tego po hiszpańsku, bo mam wrażenie, że się tylko zbłaźniam. W każdym razie z tym głównym bohaterem ta relacja tej Kajida, jak to było widać najbardziej w momencie, kiedy on tam już, ona się uruchomiła, on wyszedł z tymi swoimi tymi naroślami, takimi nogami, odnóżami, szczypcami, diabli wiedzą, co mu tam z pleców wyrasta, jakieś rzeczy. I on z tymi rzeczami, jak wychodzi ten w tym kostiumie, nie? Tego. I mówi, i co, dobra, to co, idziemy skopać im tyłki. I ona mu odpowiedziała po hiszpańsku. To było takie urocze. I potem no, on coś tam dalej mówi, ona da, nada, czy coś takiego, nie wiem co to znaczy, ale w każdym razie po hiszpańsku mu odpowiedziała. I to było tak, jo, już się tak złączyli i zjednolicili. To było urocze jakieś takie, nie wiem. Z jakichś przyczyn, nie mam pojęcia dlaczego, ale mnie to tak rozczuliło, że oni się tak zjednolicili z tym. Bo to trochę mi się kojarzy, o, może dlatego, bo mi się kojarzyło z Venomem. No to jak filmowy Eddie Brock z Venoma, wytwórni Sony, jak on się tak właśnie miał tą więź z Venomem, to mnie to tak straszliwie rozczula. I to jest takie kochane. No, więc nie wiem. Jakoś tak, może dlatego mi się to tak skojarzyło, że to jest takie urocze. Jak taki symbiot się z tobą zbrata. Poza tym, no nie wiem, to jest jakieś takie słodkie i kochane, kiedy, no nie wiem, no my też mamy swoje symbioty w postaci mikrobioty. Jelitowej, skórnej. Wszędzie prawie mamy te bakterie gdzieś tam porozkładane i one też są naszymi symbiotami, więc... To, że są symbiotami, to nie znaczy, że są mutualistami, ale
W każdym razie, no, to jest trochę takie właśnie urocze. O, w piekarni muzyka gra. Przekichana robota w piekarni. Jeszcze z takich śmiesznych momentów, które mnie rozwaliły i śmiałam się na głos w tej pustej sali kinowej, jak jest scena, kiedy oni tam wchodzą, w sensie ten główny z taką babeczką, tą Jenny Cord, i z tym wujem swoim wchodzą do taki jakby bazy, coś takiego. Gościa, który, no, tej ojca tej Jenny Cord, co się okazało, że on był kiedyś w przeszłości był takim czymś w rodzaju superbohatera. Blue Beetlem właśnie. I on się nazywał Ted Cord chyba. I w każdym razie on, ten wuj, coś tam mu chce powiedzieć, bo tam wyczytał w tych informacjach, gdzieś tam w systemach, w komputerach coś tam wyczytał i chce mu powiedzieć temu głównemu bohaterowi o tym i mówi, no dobra, to słuchaj, lepiej usiądź, nie? No bo ważne jakieś informacje, lepiej usiądź. Rozglądają się, nie ma na czym siedzieć, bo ten siedzi na jedynym stołku, który tam jest. Mówi tak, no to było tak, lepiej usiądź. Albo i nie. Nie wiem, to mnie tak rozwaliło, bo że się zdziwicie, to przecież tylko taki suchy żart, ale dla mnie to jest wręcz osobiste, ponieważ kiedyś, dawno temu, w dzieciństwie, czyli strasznie dużo lat temu, wraz z moją koleżanką się bawiłyśmy na podwórku, no to myśmy się bawiły w taki sposób, żeśmy miały jakieś tam sobie role, sobie przybierałyśmy i przeżywałyśmy jakieś przygody. Najczęściej to jakimiś tam tajnymi agentami, czymś tam takim byłyśmy i sobie latałyśmy po podwórku właśnie z jakimiś akcjami. W ogóle, nie wiem, sznurówka mi się, tak czuję coś, że mi się ten plączę po nogach, a to sznurówka mi się, czekajcie, muszę sobie zawiązać. Dobrze, że teraz sobie to zawiązałam, a że nie musiałam biec nagle, bo bym się wyjebała jeszcze. Dobra, no, a i tak, z koleżanką się bawiłyśmy. I kiedyś była taka akcja, że biegniemy sobie gdzieś tam, że w zabawie bawimy się, że uciekamy, czy się czaimy gdzieś na kogoś, coś tam takiego, że się przekradamy gdzieś. I się schowałyśmy za blokiem i miałyśmy w planach, żeby wybiec za tego bloku i potem gdzieś tam biec dalej i coś tam dalej robić. No i tak, stoimy za tym blokiem, się czaimy, udajemy, że tam, a niby tam czy droga wolna tego, i ja mówię, idziemy i wybiegamy, a z drugiej strony tych schodów tam za tym blokiem idą ludzie jacyś. I Ania w tym momencie tak błyskotliwie powiedziała, albo i nie. Idziemy, albo i nie. I to było takie memiczne dla nas przez tak wiele lat. I w każdym razie właśnie teraz oglądam ten film i jest ta scena, że on, może lepiej usiąść. Albo i nie. Piękne. Także już wam powiedziałam o postaciach niektórych, o tym wuju, o tej siostrze, która jest równa babka i fajnie tam ogólnie można z nią sympatyzować. O tym głównym bohaterze powiedziałam coś o nim? No jest taki, wiecie, po prostu człowiek wychowany w takiej rodzince, która się kocha i poznaje tą Jenny Cord. Jest taki bardzo oklepany motyw, że o, bo ta bogata to nie wie, co to jest ta kochająca rodzina, a jak oni są biedni, to oni mają tylko siebie, nie mają rzeczy i mają tylko siebie, więc się bardzo kochają. No to jest takie dosyć kliszowe, prawda? No ale dobra, tam niech im będzie, że tak jest. W tym przypadku, bo to oczywiście nie zawsze tak jest.
i jest mnóstwo rodzin biednych, które wcale nie mają takiej miłości, a są jakieś rodziny bogate, które mają dużo więcej miłości. Więc to wcale nie jest jakieś takie oczywiste, że to tak zawsze jest, że jak się jest w takiej sytuacji, to tak właśnie to wygląda. No ale dobra, tam niech im tam będzie. Ale w każdym razie on jest taki, że no, widać, że mu zależy na tej rodzinie i to nie jest tak... Oho, tu chyba ktoś zginął. Okej. On nie jest jakiś taki, nie wiem, rozpieszczony. Nie jest jakiś taki, że zmęczony, bo o Jezu, tutaj ta rodzina taka natrętna. Nie, no czasami momentami się wydaje taki, że o Jezu, dobra, dajcie spokój, nie róbcie siary. Ale w gruncie rzeczy, no to jest bardzo widać, że jemu zależy na tej rodzinie. Że to jest ta relacja bardzo silna. Więc to jest taki dosyć ciepły człowiek, który po prostu no, jest takim normikiem. On jest po prostu takim normikiem. Więc część z Was może się z nim utożsamiać, no bo to jest jednak taki gościu, który w sobie no, ma jakąś rodzinę, ma jakieś relacje z nimi i wydarzają się jakieś rzeczy i jemu po prostu zależy na tym, żeby im się dobrze wiodło. Więc no, to jest taki sympatyczny człowiek po prostu. Ale jak się właśnie tam dzieją te dalsze rzeczy, spotyka się właśnie z tym skarabeuszem i się z nim jedna, no to jest taki też właśnie... jakby to powiedzieć, robi się takim spidermanowym chłopakiem z okolicy, nie? Tam. No, wiecie o co chodzi. Że on tutaj tłucze się z tym jakimś złym gościem, nie? I rzuca jakimiś tam ripostami, nie? I jest taki właśnie zadziorny wtedy. No ale okej. Okay. Powiedzmy, że właśnie to jest taki Spiderman type gościu. Jest to całkiem nawet sympatyczne. Znaczy, to ja nie mówię na zasadzie, że sympatyczne to się mówi, kiedy się nie ma co powiedzieć. Nie, no to jest po prostu taki sympatyczny, jak to jest z definicji sympatyczny. Nie, że nie ma co powiedzieć, tylko właśnie to jest to, co chcę powiedzieć o nim. Więc to jest taki gościu. Ale też występuje tam postać tej babci. Ja zauważyłam, że w tych właśnie latynoskich kręgach to postać babci jest bardzo ważna. W jakichś tam kubańskich klimatach to jest ta abuelita. Nie, mam nadzieję, że nie robię jakiegoś błędu teraz strasznego. A tutaj to jest nana. No, w tych meksykańskim okręgu tutaj, kulturowym. I ta babcia tutaj na początku, no to jest taka staruszka, która no tam ona sobie tam szyje te na maszynie do szycia. Ona sobie coś tam gada, ona sobie coś tam je, daje jedzenie, jakieś herbatkę sobie popija. Taka typowa babusia. Ale to nie jest wszystko, co ona ma nam do zaoferowania. Bo pojawia się motyw, kiedy oni tam muszą iść trochę coś tam się ponapierdzielać. I ta Jennifer Court wyciąga bronię swojego ojca i oni sobie wybierają część broni, żeby po prostu mieć, żeby mieć czym się napierdzielać. I w ogóle w tym momencie ta Millie, ta siostra tego głównego, bardzo mi się skojarzyła, ona wybrała taką broń, która robi pięść i mi się jakoś tam skojarzyła z Miss Marvel. To jest taki mały taki elemencik, ale w każdym razie jest tu taka scena, tu te młode laski coś tam gadają o tych broniach, o czymś tam. Tu kliknij, tu się pojawi coś innego, coś tam tego. Jest nagle przeniesienie na tą nanę, na tą babcię. I ta młoda się pyta, skąd ty wiesz, jak to trzymać prawidłowo? A ona tu taka radocha i trzyma takiego wielkiego gnata, taką wielką broń, taką giwerę potężną, taką wyjebistą w ogóle z jakimiś światełkami. Ja tak, o kurwa, sobie pomyślałam, w jakimś CS-ie to ta skórka by chyba 1 000 000 złotych kosztowała. Dlaczego to było pierwsze, co sobie pomyślałam? W każdym razie tak, to jest jak się rozmawia z gamerami na co dzień.
I potem właśnie była taka scena, jak ona, no to nie jest tylko to, że ona se trzyma tą broń, tylko ona faktycznie w kluczowym jakimś tam momencie, w pewnym momencie faktycznie pojawia się, wparowuje i napierdziela ten w ogóle z tego gana, taki ten w ogóle. Aha, no bo nie, sceny z tą Naną, z tą bronią są takie przeurocze, zajebiste. Ale w ogóle właśnie jaka jest ta scena z tą bronią na początku, że a, skąd ty wiesz, jak to trzymać prawidłowo, to ta matka, w sensie chyba córka czy synowa tej babci, ona mówi, no, będziemy musieli porozmawiać o rewolucyjnej przeszłości babci. Ja tak, okej, to brzmi ciekawie. I potem właśnie ona tak napierdziela się z tymi, tam strzela do tych złych, coś tam gonią. Jak ona uruchamia ogień i zaczyna strzelać, to ona tam woła do piachu z imperialistami! Jakie to było złote! Jak normalnie, ja tak ryknęłam śmiechem w tym kinie, nie wiem. To była fantastyczna scena. I to potem było takie, że no, kiedyś ci opowiem tą historię moją, nie? Do tego młodego mówi. Ja tak, tak, ja chcę posłuchać. I powiem wam szczerze, że jakby wyszedł jakiś spin-off o historii, właśnie jakimś backstory rewolucyjnej właśnie tej historii, tej babci, to ja bym bardzo chętnie obejrzała. Naprawdę, to musiało być przepiękne. No, w każdym razie to było takim smaczkiem w tym filmie. I jest oczywiście nie wszystko takie doskonałe, idealne. Są też jakieś małe zastrzeżenia, które mam do tego filmu, a przynajmniej jedno zastrzeżenie do jednej rzeczy się przyczepię. Czy jest coś więcej, do czego bym się przyczepiła? Chyba nie. W sumie nie. To jest jedna rzecz, do której mogłabym się przyczepić. Jest to trochę taki fabularny przytyk bym miała do tego. Jest scena, gdzie ten główny bohater już w tym całej tej całej tym skarabeuszu jest odziany i on tam w ogóle załatwia, rozpierdziela wszystkich złych dookoła i tam ta główna zła leci tam helikopterem, czy jakimś takim samoloto-helikoptero-śmigłowcem, leci jakimś takim ustrojstwem i on tam się nastawia, żeby strzelić do niej. I się nastawia i ona tam leci, ona się nastawia. Ja tak, kurwa typie, na co ty czekasz? Strzelaj! Ale zamiast strzelić, to on stoi i celuje, jakby typie, kurwa. Tu w ogóle się nie zastanawiałeś tyle razy z tymi wszystkimi typami. Tutaj lecisz, o tutaj nawet nie patrzysz, a strzelasz. A tu o pół godziny obserwujesz. I tak, na co ty czekasz? I ona tam jest przeniesienie, bo on tutaj celuje, a w międzyczasie ona w tym samym śmigłowcu też celuje, znaczy ten karapax. To jest taki sługus trochę tej, taki cyngiel tej głównej złej. I właśnie on tam celuje z jakiegoś takiego szponu, czy czegoś takiego łapacza. I jest takie przeniesienie, że on celuje i on celuje. I tu ona odlicza, no, kiedy ma strzelić ten typu, a on tu sobie stoi i się gapi, nie? Ja tak, kurwa, typie, 5 razy byś strzelił, co jest? Ale nie, on pół godziny celuje i w końcu jest moment, że tam jego ojciec krzyczy, że oje, bo mu to serce staje i ta siostra łapie tego ojca, że mu tam chyba serce stanęło czy coś. I ojciec, nie? No to on tutaj celuje, a nie, ojciec, dobra, to lecimy do ojca. I się obraca i lecą do ojca, nie? Leci do ojca. Ja tak, kurwa, typie. I w tym momencie, jak on się odwrócił, no to ten strzelił tym szponem i to go złapało. I tak, ja jebie, typie, 5 razy byś strzelił. Nie, pół godziny patrzy i nie wiem co. To było takie dziwne, takie naciągane jakoś. Nie wiem, czemu on musiał tak pół godziny patrzeć na to? To nie chodziło o to, że on musi wcelować w jakiś punkcik newralgiczny tego śmigłowca. On miał praktycznie cały, bo to się z zadachu wyłaniał, ale to już pół tego śmigłowca było wyłonione. A ten pół godziny patrzy i o, nie celuje. Kurwa, typie. Jak mnie to jakoś tak
No jak cały film był bardzo fajny i niosła wartka akcja i wszystkie te tam decyzje i fajno. I to się oglądało naprawdę bardzo sympatycznie i pozytywnie, i dużo komedii, i trochę taka wzruszająca, te tragedie jakieś tam, wzruszające sceny. I to było jakieś takie urocze. I też właśnie zajebiste efekty, i wszystko fajnie, ładnie, pięknie. A tu kurwa nagle z takim czymś, ten pół godziny se stoi, o, muszę wycelować, dobrze, dobrze, jeszcze chwilę, tak. A nie, coś mnie rozproszyło, dobra, to ja idę do tego. I jednak nie strzelam, jakby, what? Jakie to było dziwne. No ale dobra, tam pomyślałam sobie, dobra, tam coś musi być nie tak, tak? Nie może być doskonale, więc musi być coś nie tak. Dobra, do czegoś się tam przyczepiłam, żeby nie było, nie? Ale poza tym małym aspekcikiem, to jest to naprawdę bardzo fajny film. Świetne wprowadzenie postaci. Ponieważ ja nie znałam tej postaci, nie wiem, może gdzieś epizodycznie, może gdzieś zobaczyłam w jakimś komiksie, że jakaś postać ma te takie haki na plecach. Nie wiem, co to są, odnóża? Macki? Jakieś sztyleto, hako, odnóżo, coś, jakieś rzeczy mu wystają z pleców. No więc może gdzieś tam w jakimś komiksie, gdzieś tam mi się przewinęła epizodycznie taka postać, ale nie przypominam sobie totalnie, żebym czytała jakoś cały komiks jakiś o nim. Nie wiem, nie kojarzę w ogóle. Ale w każdym razie, jak totalnie nie znacie całego uniwersum DC, jeżeli was w ogóle DC nie interesuje, jeżeli to w ogóle nie jest wasza bajka, nie wiem, lubicie Marvela bardziej, a DC nie chcecie mieć nic do czynienia, albo w ogóle nie interesuje was takie coś jak Marvel czy DC, w ogóle was to nie ciekawi, ale chcielibyście sobie obejrzeć jakiś taki film, nie wiem, trochę jak Transformersi, tylko kurde, chciałam wymyślić jakieś porównanie, ale ja Transformersów oglądałam tylko jeden film i to z kupę lat temu. Nie wiem, ze 20 lat temu, totalnie nie pamiętam kiedy. W każdym razie strasznie dawno temu oglądałam pierwszy film Transformersów i totalnie nie pamiętam nic. Więc nie będę się wysilać, ale w każdym razie troszeczkę jest to taki styl Transformersu podobny, bo się tam pojawiają ci, znaczy ten karapak się tam przekształca w takiego Transformera trochę. I trochę jest taki klimat w stylu trochę takiego właśnie Stranger Things, jak oni byli w tym budynku badawczym. Tak mi się kojarzyło, tylko że nie ma jakichś strasznych tam demogorgonów, które wyłażą i skaczą, tylko po prostu sam taki stylistyko, muzyko, klimat, nie wiem, no i to czu, ta muzyka totalnie taka właśnie Stranger Thingsowa. I jest to fajny film po prostu tak, żeby go obejrzeć raz, że jako wprowadzenie w lore postaci, w cały ten jakiś nowy właśnie nowa postać się pojawia. Dwa, żeby obejrzeć tak totalnie spoza całego tego w ogóle wszystkiego uniwersum. Bo totalnie nie musisz wiedzieć nic. Absolutnie nie musisz wiedzieć nic. I możesz się bardzo fajnie bawić na tym filmie. Więc to jest film tak naprawdę dla każdego, kto chce sobie zobaczyć jakiś taki film akcji, trochę przygodowy, trochę taki właśnie, że dobro walczy ze złem, jakaś rodzina jest. Nie wiem, no tak mi się kojarzy. Więc to jest naprawdę taki film uniwersalniejszy niż jakieś filmy w stylu Batman czy Joker. No bo tu Batman czy Joker, no to już wypadałoby wiedzieć, kim jest Batman, kim jest Joker. No a tutaj to totalnie, absolutnie nie musisz mieć żadnej wiedzy. Nie musisz nic wiedzieć na temat jakiejkolwiek właśnie tych DC komiksów i tych innych jakichś rzeczy. Więc to naprawdę jest bardzo pozytywne według mnie, jeśli chodzi o ten film, że on jest taki uniwersalny. I to jest też fajny film, do którego można by sobie kiedyś tam wrócić, do jakiegoś takiego, nie wiem, kupili sobie pizzę i chcą sobie obejrzeć, to sobie włączą.
To spoko, bardzo fajny pomysł. Można sobie właśnie tak do pizzy wspólnie pooglądać. I na przykład, jeżeli kiedyś wyjdą kolejne jakieś części, to też bardzo fajnie będzie sobie wrócić do tego filmu. Więc według mnie to jest też pozytywne. W ogóle stylistyka tego miejsca, tej bazy, tego byłego starego Blue Beetle'a, tego ojca tej Jane Court, to przez te białe, niebieskie światła, jakieś takie troszeczkę różowawe akcenty, ale właśnie dużo tego niebieskiego, bardzo mi się kojarzyło z taką stylistyką, to się nazywa retrowave czy synthwave, jakoś tak. I to mega mi się kojarzyło z taką stylistyką. Nie wiem, czy wy też mieliście takie wrażenie? Lubię, jak jest tak pusto i swobodnie. Całe miasto moje, tylko dla mnie. Moja Jelenia Góra. No, tak jak przypuszczałam, jest już po północy. Jakbym miała tam czekać na ten autobus, to stałabym w miejscu cały czas czekając na autobus, a tutaj po północy 15 minut i jestem już. Przystanek od domu. Także git. Więc co, czy naprawdę przez całą drogę, jak szłam, to wam opowiadałam? Ojoj, to będzie długie wideo, sorry. Zastanawiam się, czy jest coś jeszcze, czego nie powiedziałam o tym wideo, o tym filmie Blue Beetle. Fajne, naprawdę świetne wprowadzenie właśnie w nową postać. Bardzo uniwersalny film. Jeśli chodzi właśnie o adresatów, tak, bo nie musisz wcale nic wiedzieć. Ja poszłam tam zupełnie ze świeżą głową, nie miałam żadnych oczekiwań. W ogóle, nie wiem, czy wy, którzy oglądacie to wideo, to macie takie, jakby siedzicie w tym świadku, który się interesuje, który mówi o takich rzeczach, jak filmy Marvela czy DC. Ja trochę właśnie rozmawiam z takimi ludźmi, którzy się interesują i mówią o tym. I mam takie wrażenie dziwne. Nie wiem. Śmieszne wrażenie mam. Mianowicie, że od jakiegoś czasu, że początkowo to filmy Marvela były takie super zajebiste, wow, a filmy DC były takie sobie. Aha, to jest ten nocny autobus. Więc tak, gdybym nie zatrzymała się, żeby związać sznurówki, to bym była w tym miejscu, tak jak chyba ostatnim razem też coś takiego było, że wracałam i byłam w tamtym miejscu, gdzie jest ten przystanek, o tej samej porze co autobus. A rozminęłam się o 2 minuty. Nie ma problemu. Okej. No i że te filmy DC kiedyś były takie średnie, a Marvel był wyjebisty, a teraz od jakiegoś czasu mam wrażenie, że właśnie Marvel jakby schodzi na psy, jak to mówią ludzie, a DC robi coraz zajebistsze filmy. Nie wiem, czy to prawda. Ja tego tak nie oceniam aż tak okrutnie, że ten Marvel jest taki ciulowy. Mi się Marvel podoba nadal. Filmy DC no, są inne niż kiedyś, są bardziej Marvelowe, bym powiedziała. Więc tak jakby ci od DC się uczą? Od Marvela? Może, nie wiem. Ale oba moim zdaniem są fajne. I przede wszystkim dla mnie to jest... Te filmy są ciekawe pod tym względem, że... To uniwersa bardziej, te właśnie franczyzy, są dla mnie ciekawe przez to, że one są bardzo eskapistyczne. Są ciekawe poprzez to, jaki mają wpływ na popkulturę. Więc dla mnie to jest coś mega ciekawego.
właśnie ta popkultura taka powszechnie dostępna, że to jest taka dla zwykłych, dla wszystkich ludzi, że nie trzeba być jakimś takim, o mój Boże, co to ja nie skończyłem jakieś takie studia, nie studia, coś tam wszystko wiem i jestem taki mądry i o Matko Bosko chodzę do opery i słucham Verdiego i coś tam jeszcze. Tylko to jest taka popkultura zwykłych ludzi, którzy pracują, którzy są w tych niższych też czasem klasach, mają problemy, ale też niekoniecznie, może faktycznie są to też studenci, którzy no nie mają też jakiejś super sytuowanej sytuacji, bo dopiero też zaczynają życie zawodowe. Są różne właśnie te, właśnie to jest piękne w popkulturze, że ona trafia do takiego szerokiego grona rozmaitych osób. Kultura tak zwana wyższa trafia do takiego wąziutkiego grona wybranych. Popkultura trafia do wszystkich. Znaczy, poza tą wąską grupą wybranych. Ale szczerze mówiąc, bardziej swojsko się czuję w tej szerokiej grupie tych wszystkich popkulturowców. I to jest fajne. W każdym razie, jeśli chodzi właśnie o te filmy właśnie z DC i Marvela, no to one są właśnie takie powszechno dostępne, trafiające pod strzechy. To jest takie ładne określenie, jak to Mickiewicz tam kiedyś. Trafiają pod strzechy i to jest piękne w nich. Bardzo to lubię w takich popkulturowych rzeczach. I za to właśnie też lubię bardzo Marvel DC poznawać. Zapoznawać się z tymi uniwersami, jakby nabierać wiedzy, uczyć się o nich. Bo mam wtedy takie poczucie, że taki jednam się z tymi wszystkimi ludźmi, bo to jest uniwersalne. Właśnie te franczyzy są prawie, może nie wiem, czy na całym świecie, pewnie są miejsca, oczywiście, że są miejsca bez nich, ale jest cała masa ludzi, którzy kojarzą te postaci, którzy je znają i to jest też takie właśnie powszechne, więc jak się zapoznaje ten świat, to nabiera się narzędzie, żeby rozmawiać z jeszcze większym gronem osób. To jest takie jednoczące. I to jest bardzo fajne, bardzo to lubię i dlatego bardzo mnie właśnie pociąga taka popkultura, taka właśnie popcornowo komercyjna, ale właśnie przez to, że ona jest taka uniwersalna. I może to i jest komercyjne, robione dla hajsu i tak dalej. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. A no i dobrze, ale w każdym razie chodzi o to, że jest robione dla hajsu, ale żeby ten hajs faktycznie z tego był, to musi to być zrobione w taki sposób, żeby trafiać do tych ludzi, którzy ten hajs zapłacą, żeby to zobaczyć. Czyli faktycznie jest to życiowe. Faktycznie sięga to do nas, zwykłych ludzi. I tutaj w tym filmie też właśnie jest to pokazywane właśnie poprzez te wyłuszczenia tych problemów właśnie różnic klas społecznych. Że te różnice klasowe są nadal aktualne. Że to, że w parze osób jedna jest super bogata, a druga jest dużo biedniejsza, to nadal zdarzają się sytuacje, że to jest nadal przepaść pomiędzy nimi. I może ich połączyć uczucie, ale inne osoby dalej będą to postrzegać przez pryzmat tych różnic ekonomicznych. I to jest w tym filmie też trochę pokazane. Więc według mnie to jest naprawdę bardzo takie nie krytyczne, tylko takie komentujące po prostu tę rzeczywistość, w której żyjemy. I to jest bardzo fajna sprawa. Także jeżeli lubicie tego typu filmy, które no tutaj jest akcja, tego szaleństwo, humorek, haha, hihi, a z drugiej strony troszkę się wzruszamy, a z drugiej strony jakiś komentarz jest też społeczny, można tak powiedzieć w sumie, to no i też efekty, prawda? Efekty i bardzo fajna gra kamery, praca kamery. Gra aktorska też w sumie jest spoko, bardzo, zwłaszcza jak ta rodzina ze sobą rozmawia, jak ta rodzina ze sobą ma jakieś te interakcje. Jak ta rodzina ma ze sobą interakcje, to jest tak naturalnie grane. Nie wiem, przynajmniej według mnie.
jak dla mnie to było bardzo tak naturalnie grane i bardzo było fajnie to widoczne, że oni mają jakiś rytm między tym bratem a siostrą. Nie wiem, jakoś tak to było urocze i no fajnie było zagrane. Więc jeżeli lubicie tego typu filmy, to bardzo Wam polecam. I też bardzo Wam polecam to, żeby pójść na ten film i po prostu sobie go zobaczyć, żeby wyrobić swoje zdanie. Ponieważ możecie sobie pomyśleć, że ja tam nie lubię takich filmów, coś tamtego. Ale spróbuj, może akurat ten Ci się spodoba. No i tak, ja już jestem koło domu mojego, więc to chyba byłoby na tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze mam do powiedzenia. Chyba nie. To chyba byłoby na tyle. Bardzo fajny film, Blue Beetle. Polecam. Jeżeli Was interesują kolejne filmy z jakichś właśnie DC, Marvel, albo jeszcze jakieś inne, bo też pewnie będę chodzić na jeszcze jakieś inne filmy czasem. Rzadziej, ale czasem tak, na pewno. Więc jeżeli Was interesują jakieś inne filmy, to możecie zasubskrybować ten kanał i co jakiś czas będą się pojawiać. Jeżeli Was interesują moje opinie o moje omówienia komiksów czy książek, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Książek tu będzie najwięcej. No, jest to w końcu kanał Axis Libris, czyli oś wokół książek. I komary latają, muszę się spieszyć do tego. Kurde, no złapałam go w ręce, a on wyleciał. Co za ciulok. Jakie babie lato. W każdym razie, no. Więc jeżeli Was interesują też właśnie komiksy, może w końcu się wezmę za te komiksy DC i spróbuję jeszcze raz je przeczytać. Będę Wam omawiać może wtedy. Jeżeli Was to interesuje, to też dajcie subskrypcję. To też poszerzy moje zasięgi i da mi większą motywację do tego, żeby dalej tutaj dla Was regularnie działać. No i co tam jeszcze? Jeżeli byliście na tym filmie i macie swoją opinię, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli macie mi do polecenia jeszcze, a może macie jakąś opinię na zasadzie porównawczą, bo czytaliście komiksy i mówicie, o nie, ten film jest taki niekomiksowy. To napiszcie w komentarzu, wejdę z Wami w polemikę. Albo i nie, może Wam przyznam rację, jeżeli to uargumentujecie. I co mogę więcej Wam powiedzieć? Idźcie na Blue Beetle, bo to jest bardzo fajny film. I papatki! Dumnie się modrzył u ciszy podnóża, jak buńczucznie do boju z mgłą się na purpurza, a jest go tak niewiele, że mniej niż niebiesko nic prócz tła, biały obłok z liliową przekreską. A jak dumnie się modrzył u ciszy podnóża, jak buńczucznie do boju z mgłą się na purpurza, a jest go tak niewiele, że mniej niż niebiesko nic prócz tła, biały obłok z liliową przekreską. A jak dumnie się modrzy u ciszy podnóża, jak buńczucznie do boju z mgłą się na purpurza, a jest go tak niewiele, że mniej niż niebiesko nic prócz tła, biały obłok z liliową przekreską.